Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Velaya, historia wojowniczki. Nie będę ukrywał, że nagrywam ten materiał zaraz po poprzednim. Przespałem się do rana, więc mogę pomodlić się do Inosa, żeby mi zwiększył, mam nadzieję, zręczność. Tak jest, zwiększył mi zręczność, dzięki czemu macie tutaj statystyki i mam tej zręczności 180. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ powinienem już móc okradać wszystkich mieszkańców. Mam na taką nadzieję wielką. Szczególnie z tym amuletem. Dobrze, tutaj jak widzicie, ludzie jeszcze stoją i bronią portu. Ludzie, strażnicy właściwie, Wulfgara. Ja biegnę do Lorda André, bo wydaje mi się, że to powinno rozwiązać tą sprawę. No i co potem zrobimy? Mam nadzieję, że tutaj zakończymy te zadania, czyli statek widmo. Pchniemy troszkę zadanie Larius, no i też dam raport Bodo, bo on chce wiedzieć i chyba ta ospa to jest ostatnia informacja, jaką mogę udzielić Bodo, więc ja tutaj pędzę do Lorda André, tylko jeszcze oczywiście wcześniej nie byłbym sobą, gdybym gry po prostu nie zapisał, wiedząc, że to jest gotik przecież. Różne rzeczy mogą się zadziać. Moje wyrazy szacunku, Lordzie. I sytuacja została opanowana w porcie, mój Lordzie. Mówcie. To był legendarny statek widmo, mój Lordzie. Nie umarli ospa, wszystko się zgadza. Z pomocą maga wody Miksira wysłałam nieumarłych do Adanosa i zwalczyliśmy ospę. Kwarantanna z portu może zostać zniesiona. Skoro to powiedzieliście, mogę zatem ściągnąć bez obaw ludzi Wulfgara. Właściwie nie spodziewałem się także, żebyście sobie z tym nie poradzili. Nowy wpis Larius. Zapytałem się, czy jest coś, czego moglibyście nie pokonać. Więc... to było czysto retoryczne pytanie. Zasłużyliście sobie na nagrodę. Czym mogę was uszczęśliwić? Taktyka walki to jest broń dwuręczna. Amulet magicznego pancerza nie potrzebuję, bo inny używam. 500 sztuk złota to jest do bani. Sztuka walki. Dobry wybór. Jeśli będę was potrzebował, będę wiedział, gdzie was znaleźć. Gubernator ma coś na sumieniu? My to wykonamy zaraz, jak Bodo damy informację. Ja tylko sprawdzę, co my dostaliśmy, bo nie chcę kolejnej książki o blokach dwuręcznych, jest mi zbędna totalnie. A tutaj proszę bardzo, tak, to są bloki kunszt obrony południowców, jednoręczna, o to mi chodziło, bo tutaj to mam, bloki dwuręczne już mam, więc jest mi to zbędne. Ja skoczę, to mi da chyba plus 5, jeśli chodzi o broń jednoręczną, więc ja się szybko udaję do przełęczy Kornic, nie, do miasta portowego też nie, do majątku ziemskiego, żeby tą na 100% mieć wytrenowaną broń jednoręczna. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, to mi da pewnie plus 5. 88. U Korda mogę się jeszcze nauczyć. Zaraz zdejmę w ogóle bronię, czy amulety, które mi dają broń jednoręczną. Pas mi daje? Nie, pas mi nie daje. Pierścień siły? Nie, mam ekstrawagancki pierścień i pierścień chciwości, więc to, to zniosę, to nie. No i co jeszcze? Mam broń i zobaczymy, ile ja mam tego... A w sumie roślinę... Przecież ja to będę miał cały czas założone. I ten pierścień też będę miał założony, więc w ogóle o co chodzi? Chcę mieć 100% z tymi. Chyżości. Dobrze, czyli muszę się nauczyć 12, 7 mniej więcej. Pozdrawiam cię, Kord. 7 punktów, więc chcę być jeszcze lepszy. Lepsza. Broń jednoręczna. Plus 10. Wymagasz ode mnie więcej. Okej, okay. To plus 1. Plus 1. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Za dobry jestem, no to świetnie. Więcej chyba nie dostanę, do zobaczenia. Czyli 2 punkty, wydałem 4 punkty, mam 90 broni jednoręcznej. Ale dobra. Jak zdejmę pierścień chciwości, to mam 85. I teraz mi się to przydało 5. Pozdrawiam cię, Kord. Chcę być jeszcze lepszy. Broń jednoręczna. I teraz. Pięknie. To jest maksimum tego nauczyciela. Ale więcej nie potrzebuję, bo więcej uzyskam 95 mistrzyni. Po... tej książce, tak mi się wydaje. Jeszcze zrobię zapis, bo kurczę, nie jestem pewny, nie jestem pewny, a nie chciałbym tego zmarnować. Proszę bardzo, książka. Trening posługiwania się bronią jednoręczną. 100% mam, jestem mistrzem. Pięknie, czyli każdy w krytyk mi wchodzi. Dobra, no to my udamy się teraz do Bodo. Ja wam nie będę pokazywał tej drogi, bo to jest zbędne. Widzimy się na farmie. No i moi drodzy, jesteśmy przy Bodo. Hej facet. W sprawie okolicy, wydaje mi się, że już wszystko. Coś nowego? Tak, w mieście wybuchła epidemia ospy. Ognisko znajdowało się w porcie, obłożonym kwarantanną. Nie jesteś chyba zarażona, co nie? O to nie musisz się martwić. Mag wody Miksir znalazł lekarstwo. Świetnie, ci magowie są wyjątkowo talentowani. Ja też miałem w tym udział. Wyobrażę sobie wyspę bez magu wody, wszyscy mogliby zginąć, zanim w ogóle rozpoznalibyśmy źródło choroby. No i to jest chyba wszystko, Bodo. Co z swoimi planami? Wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłem. No i pięknie, bo nie ma już więcej informacji o Bodo, więc zadania zostały wykonane. Płytki z pancerza będą mi leżały, Larius jest do wykonania.
Jeśli chodzi o mnie, tak wygląda moja postać. 8 punktów nauki. Ja to jeszcze mogę wydać w zręczność, ale może to już sobie zostawię. 108 zręczności, to jest i tak sporo. Bloki dwuręczne też sobie przeczytam, bo czemu by nie. Wzrosły, czyli mam ich 80, nieźle. W łuki mogę zainwestować. Ja się udam do miasta, zobaczymy się, moi drodzy, już przy Lordzie André. No i moi drodzy, biegniemy do Lorda André. Moja postać wygląda tak, wydaje mi się, że jest bardzo fajnie zbudowana. Niewiele nas może zaskoczyć. Zobaczymy, co on powie. Lord André. Wyrazy szacunku, dobra. Gubernator ma coś na sumieniu. Myślę, że mam wystarczająco poszlakę. Poszlaki na co? Czy on śpiewa tajemnie ludowe pieśni, czy jest zwolennikiem nudyzmu? Konkretnie proszę. Sądzę, że jest jednym ze spiskowców Beliara, jeśli nie jest nawet dowódcą adeptów Beliara na Korinis. Ale gdzie są wasze dowody? No i lecimy chyba po kolei. Pomimo, że Daron wielokrotnie go o to prosił, Larius bronił się przez wszystkie lata z wytartymi argumentami przeciwko postawieniu kaplicy Nosa w mieście. Kaplica Nosa faktycznie zrobiłaby miastu bardzo dobrze, jednak kasa miejska jest pusta. Daron z pewnością nie chciałby zapłacić za kaplicę z własnej kieszeni. Larius nigdy nie mógłby odpowiadać przed królewskim skarbnikiem o nowe, przeszło 3% zadłużenie. Dlatego miasto portowe od wieków czciła Danosa. Może stary kapłan Watras był przeciwko jej postawieniu? To nie jest żaden dowód. Okej, dobra. Czarna szata może na końcu będzie. Proszę bardzo. Główny kapłan Beliara mówi o światowym dowódcy. To może być tylko ktoś ze stosunkami, z dużymi wpływami. Gdyby pani wiedziała, ile stosunków i wpływów ma na przykład mój Cyrulik, to odnosi się do wielu tutaj w Korinis, nawet do mnie. Dobra. Rengar, uznany za winnego szpiegostwa Rengaru, powiedział poza Luteru o drugim zamaskowanym człowieku z Górnego Miasta. Ten Rengaru nie zobaczył jego twarzy bez maski, racja? Znowu racja. To nie jest żaden dowód. Pięknie. Dlatego ówczesny posiadacz mojej dochodowej kopalni rudy w czasie wojny, gdzie każda bryłka rudy jest na wagę złota, po prostu zamyka kopalnię, to graniczy ze zdradą stanu. To wydaje się pani rację. W takim razie mogliśmy oszczędzić sobie ekspedycji do Górniczej Doliny. Być może jednak utrzymanie kopalni stało się dla niego zbyt kosztowne lub obawiał się dalekiej drogi z góry. Pięknie. Dawny pisarz miasta Cornelius zeznał, że Larius wbrew jego pozostałym zwyczajom posłał go do tego dnia dużo wcześniej do domu, w którym czarny mak go odwiedził. Przypadek, wszystkie ruchy Corneliusa były obserwowane przez szpicli i o tym wszystkim donoszono, to także żaden dowód. W kopalni była kapliczka Beliara. Mój kopacz uważa, że w czasach Lariusa ta kopalnia była zamknięta i strzeżona, tylko Larius miał do niej dostęp. Ona zresztą prowadzi jeszcze też wydobycie rudy. Mniemam, że zniszczyła pani tę kaplicę i nikt trzeciej nigdy nie widział. To jest bezbłędne, mój lordzie. Zatem tego też nie mogę liczyć jako dowód. No i czarna szata. Kiedy ja zupełnie przypadkowo popatrzyłam do skrzyni Lariusa, znalazłam czarną szatę, podobną do tych, jaką noszą poszukiwacze. Nielegalne dowody nie są żadnymi dowodami. Jednak całość tego wszystkiego daje jednoznaczny obraz. Dla was, dla mnie, jednak nie dla poszczególnych pokątnych doradców. On po prostu skoncentrował nasze dowody, jak ja teraz właśnie... Dajcie mi coś przekonującego do ręki, a ja osobiście zatroszczę się o to, aby Larius zadyndał na szubienicy. Przypominam sobie, jak moi ludzie przy bramach poinformowali mnie o akazyjnych wieczornych przechadzkach gubernatora. Może to wam pomoże? No więc to zrobimy. Z waszym pozwoleniem, mój lordzie. No i tak wygląda mapa. Okej, Larius. Moje dowody, które zostały wpierw przedstawione, nie były wystarczająco przekonujące Landra. Jednak proszę, w takim razie powołam się na jego inny dowód, który jest sprytny. Zastanawiam się, czy Larius wygląda się, kiedy stanę z nim twarzą w twarz, z moim naprawdę nieustępliwym podejrzeniem. No i dobra, czyli wieczorna schadzka. Jest godzina, moi drodzy, 10:04. Do wieczoru trochę zostało. Ja się podszkolę chyba w zręczności. 180. Zaraz sprawdzimy, czy coś uda nam się tutaj zrobić. Jeśli nie, to po prostu spotkamy się i będziemy śledzić Lariusa, więc ja robię, moi drodzy, cięcie. No i do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, pomyślałem, że w międzyczasie, skoro mam jeszcze 8 punktów nauki do wydania, podszkolę się w broni, nie w broni, tylko w zręczności. Mam plus 5, więc zrobię plus 5. Reszty nie mam jak wydać, więc nie wydam, tylko te dwa punkciki, może sobie trzy punkciki przeznaczę na coś innego. Natomiast mam jeszcze trochę goblinich jagód, więc zjem sobie takie pięć goblinich jagód. 1, 2, 3, 4, 5. Pięknie, mam dzięki temu 190 zręczności i wydaje mi się, że jestem teraz w stanie okraść może Wasiliego. Sprawdzimy. Na pewno jestem w stanie Cardiffa okraść. O, Pardos, siemano. Hej ty, trzymaj się w ogóle. Jeśli jest tutaj Vasili, no to spróbujemy go okraść. Jeśli nie, no to Cardiffa na pewno. Jeszcze może też z jednego tutaj osobnika gdzieś na wyspie. Jak spisują się nowi kucharze? Świetnie, są nieźli. Tutaj nie mogę. Dobra, gdzie jest Vasili?
Może śpi. Wydaje mi się, że można jeszcze tutaj jedną lub dwie postacie okraść. Między innymi właśnie tego gospodarza tej tawerny na środku wyspy, Cardiffa. No i chyba tyle. Zaraz zapiszemy, bo mam nadzieję, że też Wasiliego damy radę. Dobra, tutaj sobie zapiszemy. I sprawdzimy Wasilii. Ej stary. O, mam starą monetę. 10 expa, świetnie. Trochę mało, może dwie, znowu to samo. Co? Był to taki typek, który też odwie złote monety. Ile mu zapłaciłeś? Wyłudził ode mnie faktycznie dwie, jednak więcej na to nie pozwolę. Dlaczego? Nie mogłem przeczuwać, że przyniesie mi całe góry monet. Oskubał mnie ze wszystkiego, więc albo jedna moneta do zapłaty, albo możesz iść. Lepiej jedna niż żadna. No więc? No dobra, skoro interesują cię. Kolejny poziom, 3200. Wow! Świetnie. Kiedyś myślałem, że część dawnej waluty zachowała się w Kurinie. Teraz po prostu monety rozrzucały się po całej wyspie. Nie zapłacaj sobie tym głowy. Inflacja jest czymś normalnym. Tutaj jest twoje złoto. Niech to, będę musiał chyba sobie wybudować nową skrzynię. Uważaj na siebie. Okej, czyli on nie. Natomiast kto wie, może że w gospodzie faktycznie będzie parę osób do tutaj okradzenia. Angar, wydaje mi się, że ty też mógłbyś. Graniczyła z cudem. A, zaryzykujemy. Ja zapiszę grę i sprawdzimy. Jeśli nie, no to jestem pod wrażeniem, że Angar jest jeszcze nie do okradzenia. 190 już złodziejstwa. No i poszło. Czyli to jest ten poziom, który jest już wystarczający, żeby wszystkich okradać. 190 złodziejstwa. Sporo. Jeśli mam być szczery, sporo. Dragomir, czy ty masz coś jeszcze do powiedzenia? Nie, do zobaczenia wkrótce. Ale tutaj sobie przed Orlanem jeszcze zapiszę. No i Cardiff mi zostaje. Tak mi się wydaje, że z takich bohaterów, których można gdzieś tam okraść, no to jest tylko Cardiff. Orlan. Hej, karczmarzu. Dobra, graniczyła z cudem, ale może to jest możliwe. Nic tak, skórzany mieszek. Pięknie. I do miasta portowego. Mogę ci opowiedzieć o takim. I Cardiffa okradniemy. No i moi drodzy, pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać, aż będzie ciemno. I będziemy mogli Lariusa po prostu śledzić, mi się wydaje. Dobra, 13 punktów. Nie wiem, czego mam się uczyć. Mam zręczności chyba maksa, broni jednoręcznej maksa, tworzenia mikstur, ale na to chyba trzeba więcej jeszcze tych punktów nauki. Jeśli wpadnę na jakiś pomysł, to może faktycznie czegoś się pouczę, ale wydaje mi się, że na eliksiry zręczności jeszcze trzeba trochę więcej. No i moi drodzy, my lecimy tutaj do górnego miasta, no i spotkamy się, gdy się ściemni po prostu, więc moi drodzy, ja robię cięcie, no i do zobaczenia w momencie, gdy będziemy mogli tego Lariusa śledzić. No i przespałem się do wieczora i Larius stoi tutaj przed rezydencją Lord André. Bądź pozdrowiony, gubernatorze. Z biegiem czasu ustaliłem pewne nieścisłości w stosunku do twojej osoby, gubernatorze Lariusie. Jak zatem teraz powinienem to interpretować? Czy ktoś mianował cię księżną, czy możesz sobie pozwolić tak do mnie mówić, Bachorze? Udowodnij, że jesteś zwolennikiem Beliara i masz krew na dłoniach, przynajmniej w przenośnym znaczeniu. Jeśli do trzech nie zniknie, stosowałem strażę. Nie mogę tolerować takiej bezczelności. Straciłaś rozum? Raz, dwa, ostatnia szansa. Znikaj. Do zobaczenia wkrótce. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. To jest, proszę bardzo, Lord André. Witaj, lordzie, z pozdrowieniami. Albrecht, rycerzu, pokaż mi te zwoje, nie pokazuj. Ja będę czekał, aż ten ruszy, więc moi drodzy, ja robię cięcie i zobaczymy się za chwilę. No i moi drodzy, dobiła 22 i Larius się ruszył, więc my ruszamy za nim, zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Ja wam grę przyspieszę, bo prawdopodobnie to będzie jednak kawałek. A żeby nie przedłużać, no to po prostu zrobimy to w trybie przyspieszonym. Drodzy, podążanie za nim trwało mniej więcej 3 minuty, u was to naprawdę dosłownie kilkanaście sekund. Jesteśmy za miastem, nowy wpis się pojawił.
To jest ta chwila, kiedy możemy obydwoje porozmawiać bez przeszkód. Ja sobie grę zapiszę, no bo to jest taki moment, kiedy można zapisać i zobaczymy, co się stanie. Belaya. Zobaczymy. Podbiegam do jaskini, w której znajduję... Co się dzieje? Moment, co tu się zadziało? Fester? Kurde, ktoś mnie uśpił. I nie mam zbroi. Cholera, ja nie mam niczego! Pora stawać, śpiąca królewno. Sentenca nie może się doczekać, aby ciebie zobaczyć. Jest piekielnie ciekaw, dlaczego szef ciebie tu sprowadził. Fester, ty stary zbóju, gdzie się spodziewałeś? Albo lepiej wyjaśnij mi, gdzie jestem i jak się tu do cholery znalazłam. No ja też chciałbym wiedzieć. Spokojnie, dziewczyno, nadal jesteś na Kolinis. O ile wiem, nazywają to miejsce Doliną Piramid. Przytargnęło cię tu kilku chłopaków. Kim są te chłopaki? Chłopaki, no, byli skazani z kolonii karnej, najemnicy, a także jeszcze inni wyjęci spod prawa, haha. Kto jest szefem, o którym mówiłeś? Sentenca też jest tutaj? Sentenca jest naszym przywódcą, ale to szef wydaje rozkazy. To znaczy, że musi dużo płacić. Jednak nie wiem, nie powiem ci, kim on jest, bo sam dokładnie tego nie wiem. Spoko, widziałem go tylko raz. Miał wtedy na sobie płaszcz wojskowy. Dość prosta kradzież mieszka, ja to zrobię, bo powinienem bez problemu go okraść. 700 expo, fajnie. Powiesz mi, gdzie podziewałeś się przez ten cały czas i co ważniejsze, co się tutaj dzieje? Ech, nie wiem, czy mogę ci o tym powiedzieć. Jesteś teraz czymś w rodzaju więźnia, tak mi się wydaje. Fester, znasz moje przecież. Musi to być jakieś nieporozumienie, które szybko się wyjaśni. Dalej, mów. Więc wszystko zaczęło się, kiedy my, to znaczy Sentenca, Raul i ja i chłopaki spróbowaliśmy przejąć farmę Onara po odejściu Li. Byłeś świadkiem, jak dostaliśmy porządnie w mordę od Torlofa, Kaleda i kilku innych. Skierowaliśmy się w stronę miasta i zamieszkaliśmy najbliżej jaskini. Sentenca ślizgnął się do miasta na rekonesans. Pewnego dnia zjawił się i oznajmił, że mamy nowego zwierzchnika oraz robotę do wykonania. Robotę dla najemników. Następnie przybyliśmy tutaj, przeszliśmy przez taki dziwny, magiczny tunel i nagle znaleźliśmy się w innej części wyspy, której jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Sentenca widocznie otrzymał jakieś zadanie. Męczyliśmy się jeden przez bagna i nagle dotarliśmy do obozu bandytów. Chłopaki nas przyjęli, więc mogłem tam zostać i nic nie robić. Całymi dniami wygrzałbym brzuch na słońcu. Fester, dalej. Tak, jednak Sentenca miał inny plan. W krótkim czasie podburzył obóz przeciwko ich przywódcy, Torusowi. Torus? Ten Torus? Wielki, silny Torus? Znasz go skąd? No jasne, ty też byłaś w kolonii. Hej, w takim razie jesteś jedną z nas. Tak, opowiadaj już dalej. Gdzie ja skończyłem? Ach, tak, Torus. Sentenca podburzył chłopaków, opowiedział im o odejściu paladynów i o tym, że Korinis jest gotowy do splądrowania. Torus próbował zaprzeczyć, na próżno. W końcu został związany i uwięziony przez własnych ludzi. Jeszcze tej samej nocy osaczyliśmy magów, przejęliśmy tunel i rozbiliśmy tam obóz. Gdzie jest teraz Torus i magowie wody? Sentenca zamknął ich w małej piramidzie, zabrał runy, żeby nie przyszło im do głowy kombinować z magią. Cholernie sprytny jest ten nasz Sentenca. A jak ja się tutaj znalazłam? To już bardziej drobiazgowa sprawa. Szef zabrał cię tutaj, bo zorientował się, że go śledziłaś. Wydaje się, że co najmniej dziwne, chociaż... szef jest żaliwym z nasu Beliara. Wykorzystał cię, by urzeczywistnić swoje złowieszcze plany i dąży do zniszczenia wszystkich, którzy odrzucą jego zwierzchnictwo. A kiedy mu się skończą ofiary, będziecie następni. W końcu jego prawdziwi sprzymierzeńcami są orkowie. Ha, powinnaś posłuchać tego, co mówisz. Nikt nie postawiłby orków ponad swoją własną rasę. Powiem Sentencie, by zajęła miejsce obok innych więźniów. Gdzie jest mój ekwipunek? Nie dostaniesz go z powrotem, dopóki Sentenca nie stwierdzi, że jesteś w porządku. Więc jaki jest wasz plan, do cholery? O ile wiem, mamy po prostu siedzieć cicho na tyłkach, podczas gdy kilku z nas sprawdzi, co się dzieje na farmie Onara. Sentenca chyba nadal rozważa wyrównanie rachunków z Torlofem i Kaledem. Zatem idę. Nie, najpierw pójdziesz ze mną, zabiorę cię do Sentency. On rozstrzygnie, co z tobą się dalej stanie. Chodź za mną i nie zatrzymuj się, bo inaczej będziesz miała śmiertelne kłopoty. Rozdział 4. Spełnienie. Ciekawe, nie powiem. Zupełny zwrot akcji. Natomiast moja postać wygląda dosyć dobrze. 182 zręczności, więc nie jest źle. Faktycznie chyba wszystko mi zadali z wyjątkiem srebrnego naszyjnika. Spoko. Fester już się chyba gniewa, bo wyciągnął broń. Mam nadzieję, że nie zginę. Jest trochę już nagrania. Pewnie po rozmowie z Sentencą skończymy ten materiał. O, jest ich trochę tutaj. No, wreszcie nasza mała się obudziła. Teraz wyjaśnij dobremu wujkowi Sentencie, dlaczego tutaj jesteś. Bo zostałam tu przyniesiona. Ach, nie gadaj, a dlaczego zostałaś tu przyniesiona? Musisz się spytać tego, kto kazał mnie tu przynieść. Niestety nie udzielił mi jednoznacznych wskazówek co do tego, a tak jestem zdana na twoją pomoc, więc jeszcze raz, moja mała, dlaczego tu jesteś? Nie mam pojęcia, udało mi się zdemaskować sługę Sabeliara, bo chciałem zrobić dużo pieniędzy.
Że to. Udało mi się przejrzeć zamiary wyznawców Beliara i morderczy w jednym. I choć niestety niespodziewanie zostałem przez niego odkryty, ale tego tu się znalazłam. Z tego co wiem, to właśnie jemu służysz. A to oznacza, że jesteś jego wspólnikiem. Paladyni i Straż Miejska też się do ciebie dobiorą, jeśli nie wrócisz do jamy, której wypełzłeś, czymkolwiek ona jest. Rzeczywiście, możesz wkrótce się ślepi po plecznicy nosa się ujawnią, a wtedy zgotujemy odpowiednie powitanie. A ty, moja droga, będziesz się temu przyglądać z bliska. Przywożona do palisady, że... oczywiście po wypatruszeniu się od brzucha do podbródka. Odpowiednia przestroga dla tych, którzy się nam przeciwstawiają. Wykończę cię nawet za cenę zepsucia przyjemności mojemu szefowi. Doigrałeś się! Oj, oj, oj! Koniec. Czyli to źle. Czyli muszę się inaczej zachować. Dobra, wczytamy grę. I moi drodzy, się tutaj spotkamy, po prostu udzielając dobrej odpowiedzi już w tym momencie sentencję, więc do zobaczenia za chwilę. No i moi drodzy, jesteśmy dosłownie w tym samym miejscu. Tutaj się stało tak, że ja mam 15 złotych monet, bo to jest chyba ekwipunek generowany losowo i dostałem po prostu skórzany mieczek, tak? Ja go od razu otworzyłem, no i tak to się stało. Tutaj już wiem, jak odpowiedź udzielę, po prostu powiem, że nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, może po prostu znalazłem się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Może po prostu także okłamujesz. Gdybyś znalazła się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, już byś była martwa. Wygląda to, że jesteś tak samo postępna jak głupia i dołączysz do innych więźniów, dopóki szef nie zdecyduje o twoim dalszym losie. Tymczasem miłych snów. Okej, okay, czyli mnie nie zabił przynajmniej, czyli nie ma końca. Wykończę cię! Teraz do ciebie, nie powinieneś tu przychodzić. Nie potrzebuję już więcej tych wodnych szuj, jak również większości tych sentymentalnych bandytów. Powinnaś jeszcze raz to zobaczyć. Wiedza o niepowodzeniu będzie dręczyć cię wiecznie. Wykończyć ją. Co? Czyli mnie zabije? Wcześniej był koniec. Teraz coś się zadziało. Koniec. Okej, okay, czyli to kolejna zła odpowiedź. Moi drodzy, zobaczymy się przy kolejnej próbie. No i kolejna próba. Mam nadzieję, że tym razem udana. Do 3 razy sztuka odpowiadam. Jak mi się wydaje, dobrze. Natomiast sentencja jest tutaj bardzo, bardzo przebiegły. Bo chciałem... bo się pomyliłem, kto mógł przyjrzeć, że ten skryba nie będzie łatwym tłupem, ale prawdziwym magiem, to najbardziej irytującym. Ha, nasz szef skryba, a to dobre, kobieto, masz w ogóle wyobrażenie, kogo chciałaś okraść? Skrybę jest najpotężniejszym magiem, jakiego spotkałem. Uwierz mi, że spotkałem wielu, zdecydowanie wybrałeś zły cel. I co teraz stanie się ze mną? Wujek sentenca na razie nic nie wie, do czego możesz przydać się szefowi, więc powinnaś na razie zostać tutaj. Możesz poruszać się swobodnie w obrębie obozu. Twoje rzeczy będą bezpieczne, nigdy nic nie wiadomo, możesz iść, udowodnij swoją przydatność. Super, czyli mam zadania do wykonania. Raul zaczyna gadkę. Hej, zaczekaj, co jest? Jesteś odważną dziewczyną. Wiesz, nie wydaje mi się, że nasza rozmowa będzie dotyczyć mojego charakteru, skoro zaczęłeś się w ten sposób. Zgadza się. Sentenca chce, żebyś udała się do jaskini naprzeciwko Wielkiej Piramidy. Gdzieś tam znajdują się zwłoki Hamfiego. Sentenca chce, żebym poszła? Ja chcę, żebyś poszła. Na jedno wyjdzie. A i zanim wpadniesz na pomysł z zadawaniem głupich pytań, są zbędne. A to czyni ci najlepsze do wykonania tego zadania. Ale powiedz mi chociaż, o co chodzi. Wczoraj Humphrey poszedł do tej jaskini. Założył się z kilkoma kolesiami, że jest w stanie sam zabić pełzające się tam pełzacze. Wygląda na to, że przegrał zakład. Dlaczego chłopaki nie poszli tam zrobić porządek z pełzaczami i dowiedzieć się, co się stało z kumplem? Bo chłopaki nie są zmęczeni życiem. Walcząc z ludzkim wrogiem, wiesz, kim jesteś. Może jeszcze walcząc z orkiem, ale te wstrętne bestie z sykaniem, drganiem... Ach, nie jednemu przega... straszą chyba. Ach, ja po prostu mam tego pokonać bestię bez broni, zabrać Humphrey'ego albo jego szczątki, które tam są i siebie. Dokładnie. Nie, oczywiście, dostaniesz broń. No robi się. Nie, najpierw się w niej spotkamy. Tam dostaniesz broń. Na razie. Dobra, Scotty. Hej, Scotty. Kradzież mieszkań, gdzie graniczyła z cudem, ale nie takie rzeczy się robiło. Ja grę zapiszę pod tym zapisem i spróbujemy go okraść. Może coś tutaj trafimy. 700 expa i srebrny pierścień. Wciąż trzyma się złych gości. Co ty robisz? Czy my się znamy, czy ja ciebie gdzieś nie widziałem? No ba, ciągle pełzałeś przed obliczem Gomeza, żeby donieść o moralnych wśród kopaczy i cieni. Zawsze przyjmowałeś osobiste rozkazy. Skąd wiesz? Tego nikt nie mógł wiedzieć. To było tylko między nami dwoma. Gomez nie chciał świadków. Nie zwracałeś uwagi na mnie, obchodziłem się tyle, co obrazy na ścianach komnaty. Bądźmy szczerzy, niewłaściwie rzut okiem i straciłbyś wzrok, albo więcej. Zdejś laleczko spoglądające za baldachimu. Dokładnie. Usłyszałem każde słowo, które wymówiłeś. Ciągle robisz jako donosiciela swojego szefa? Nie musisz się tym tak ekscytować. Poza tym mów ciszej. Nie musisz tego rozpowiadać. Gomez mnie do tego zmusił. Rudą? Tak, cóż mogę rzec. Te czasy minęły, jestem z tego zadowolony. Wierz mi, za każdym razem zmywałem pot, kiedy byłem znowu na zewnątrz. Nigdy nie wiadomo, kiedy możecie spotkać nieszczęśliwy wypadek z mieczem lub kuszą w roli głównej. Za samą wiedzę o pewnych sprawach. Scotty poślizgnął się i upadł, a jego miecz pochara to mu flaki. Biegnę, Scotty. Powtarzam jeszcze raz, cieszę się, że to wszystko poszło razem z Gomezem w pizdu i trzeba puścić to w niepamięć. A jak odgrywasz rolę tutaj? Jestem tylko skromnym kupcem, spójrz na moje towary.
Mam złota trochę, więc jabłko oczywiście sobie kupię. Reszty nie potrzebuję, eliksir leczniczy, chyba że będę potrzebował. A nie ma żadnej broni w ofercie? Mam, tylko nie dla ciebie. Sentenca bardzo wyraźnie to podkreślił. Zatem idę. Dobrze, moi drodzy. Ja to złoto mam, bo to złoto trafiłem. 31 złotych monet. Mam jabłko, którym się może przydać i srebrny pierścień, który na razie mi nic nie daje. Moi drodzy, moja bohaterka wygląda tak. Jeśli chodzi o zadania, no to mamy zaginiony bandyta, obóz bandytów Ilarius, które mamy do wykonania. No i tyle na chwilę obecną. Dzięki, że ze mną byliście. W przyszłym odcinku zajmiemy się tym obozem bandytów i tak też nazwę ten odcinek. Dzisiejszy po prostu śledztwo za Lariusem albo coś w tym stylu. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapki pod odcinkiem i suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!